Dzień dobry. Co ty robisz? Jesz chlebek? Nie. Na zakwasie chlebek Aluś zajada. Wyjada środek. A ja zrobię zapiekankę zaraz. Kubusia Puchatka. Czyli chleb. Tutaj mamy mieszankę czegokolwiek w lodówce z sosem pomidorowym. Wkładziemy na to ser. Już zjadłeś wszystko ze środka? Głodne dziecko. No i tak wyglądają nasze zapiekanki. Kubusia Puchatka z przepisu sprzed 20 ponad lat. I do piekarnika wchodzą i ser się stopi i śniadanie gotowe. Chociaż Alek prosi mnie, żeby zrobić jajka. Ale jemu tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby je rozbijać. On nawet nie chce ich jeść, tylko lubi je rozbijać. Mama. Słucham. Jajka. Jajka? Ja. I co będziemy robić z jajkami? Może jakieś ciasto później zrobimy z jajkami. Co myślisz? Pomożesz mi zrobić ciasto? Jajko. Ja wiem, że ty chcesz jajko. A będziesz jadł jajko? Próbuję, jak chcesz cebulki. Czekajcie, włącz. I co? Nice. Dobre? Dobre cebula? Ty to jesteś polski chłopak jak nic. Uwielbia kapustę, paprykę czerwoną. Może za mocne trochę? No. Mójda. Kawę będę robić. Pytacie mnie cały czas, czy dalej używam swojej kawiarki. Tak. Mojej mukę cały czas używam, to jest to samo od 8 lat. Zrobiłam wam recenzję, nie wiem, wieki temu. Tylko teraz, tego, że mamy kuchnię indukcyjną, to muszę używać tej podkładki, która nie wygląda zbyt dobrze, bo niestety nawet nie mogę jej odczyścić. Ale kawa dłużej się robi, to znaczy ona się dłużej nagrzewa niż zazwyczaj indukcja, albo na przykład gaz. Ale smakuje tak samo, no i w końcu mam mleko. A, czekałam. I czekamy na kawę. No zobaczcie, to jest właśnie mój Aluś. Porządek zrobił idealny. Ale chcę wam pokazać też przy okazji, jak działa odkurzacz Philips, którego zrobiłam taką recenzję jakiś czas temu. I wiem, że część z was dość sceptycznie podchodzi do filmów moich sponsorowanych. Nie wiem dlaczego, bo nadal używam sprzętów, które recenzowałam 3-4 lata temu, 5 lat temu. Nadal je mam, nadal używam. Planowałam właśnie nawet przygotować taki film z właśnie pokazaniem tych rzeczy, które używam. Słucham. Co takiego? Twoje są stópki tutaj? Tak? O, kawa się też zrobiła. Chcę wam pokazać ten piękny moment, kiedy pieni się mleko. Ojej, baby. Czekaj, mama chce pokazać, jak odkurzacz działa. Ta opcja światełka jest po prostu boska. Prawda, że wygląda pysznie? Tutaj porcja z... Tak, z... Alek lubi śpiewać. Z korniszonkiem. Bo jest przepyszne. No, to myjemy. Smacznego! What have you found, Alex? I found a Lamborghini. Cows do the meow, 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 meow. What are you doing, mister? I'm getting a Lamborghini. Okay? Ita, it's not a Lamborghini, because you can tell with the lights. No, I want a light. See, that is a BMW. You're cleaning your house up. Coin. Yeah. We should clean this house up like you clean that house up. Yeah. Right, Daddy, right. Hello, little guys.
And a Polish car. That's a Polish car, isn't it? Do you know what this car is called? Mm-mm. Is it Polonaise? Polonaise. Yeah. Who gave you that car? Uncle Kuba. Is Uncle Kuba dope? He's our family. He is our family. Because he's called Uncle Kuba. Whose uncles are your family. So he's our family. He is indeed. Hey! My jesteśmy w parku na spacerze. Nie wiem, czy widzicie, ale pogoda jest po prostu idealna i przepiękna. Słoneczko świeci. Aluś jeszcze nie spał, także mam cichą nadzieję, że zaraz zaśnie. Tak właśnie teraz się zorientowałam, że na karcie zostało mi 2 minuty, ale muszę oczyścić wcześniejszy vlog. Słucham. Oj, dajcie, masz fotbook tam. Nie, tam nie jest swój. Nie. A mam fotbook tam. Wiem. No, James rozpoznał miejsce, to dobrze. Raz tutaj byliśmy na futbolu, a on już mówi, że tutaj jest jego klub. Ciekawostka taka. Aha, nie wiem, czy widzicie, ale już dzisiaj jest troszeczkę mroźniej, ale słoneczko tak dodaje właśnie energii, czyli idealna pogoda na spacerowanie i na robienie czegoś przyjemnego. My już zjedliśmy lunch. Zapomniałam wam pokazać, bo aparat się ładował w drugim pokoju i dzisiaj na lunch mieliśmy pizzę, przepyszną i chlebek czosnkowy i sałatkę zrobiłam z mozzarellą i Alek wyjadł całą mozzarellę, sałatkę. W ogóle jakie kolory są cudowne. Oj, Gav, look at the beautiful colors. Wonderful. Yeah, I like, wish I brought a camera. Właśnie wróciliśmy ze spaceru. Okazało się też z małych zakupów. I przyjechał pan, przywiózł nam naszą dietę. Jak mówiłam wam we wczorajszym vlogu, który pojawił się w niedzielę, że będziemy próbować. Ja wzięłam na zdrowie, Gavin. 1800 kalorii, Gavin wziął 2000. I one są bardzo podobne. To zobaczymy, co jest na śniadanie. Tutaj, śniadanie. Mamy meksykańską quesadilla. Mm. Have you ever had it before? I never had it before. Not for breakfast though. No, let's see. No. Okay. Second breakfast, czyli drugie śniadanie. Jogurt. Wygląda smacznie, naprawdę. Albo czekajcie, co to jest? Blueberry smoothie, przepraszam, to nie jest jogurt, to jest smoothie. Super. Później mamy brunch. Będą warzywa pieczone, też wygląda przepysznie. Później jest obiad. Na obiad będą klopsiki w polskim stylu z ziemniakami i kapustą kiszoną. A na kolację papryka faszerowana z kinmą. Woo! No to zobaczymy. Jutro może wam właśnie, pewnie będę wam na Insta pokazywać, jak to wygląda i będę miała też dla was kupon zniżkowy. To nie jest film sponsorowany, od razu wam mówię, po prostu próbujemy, testujemy i pomagamy polskiej firmie w Anglii. Chciałam wam też pokazać moje 2 swetry, które kupiłam sobie z super składem. Zbliżają się święta i naprawdę ciężko jest znaleźć swetry, który byłby w miarę takiej sensownej cenie, bo to jakby nie patrzeć, produkt bardzo sezonowy i ładnie wyglądał. I znalazłam właśnie ten całkiem przypadkiem, ten wiedziałam, że będzie i nagrywałam ten kawałek już, słuchajcie, moim drugim aparatem, ale nie wiem, co się stało, niestety nie mogę zapić ostrości, tutaj będzie lepiej, ale tutaj też jest ostrość, która czasami ten taki dziwny dźwięk to właśnie autofokus. Okej, ten był jest z Marks & Spencer, kosztował 25 funtów, ja mam go w rozmiarze S. I on jest w 100% z bawełny. Prawda, że słodkie renifery? I właśnie mam zamiar nosić takie swetry, te bardziej świąteczne w tym okresie. W grudniu już, także niedługo. I plan jest taki właśnie, że kupiłam sobie ten z lepszej jakości. Mając nadzieję, że po prostu będzie wielosezonowym swetrem, nie tylko na raz. A ten kupiłam dzisiaj przypadkiem, bo zaszliśmy do H&M kupić Jamesowi rękawiczki, bo pogubił wszystkie, które miał wcześniej. I nie wiem, czy wy macie fazę na te cekiny, które zmieniają się. Tutaj ja po prostu mogę Jamesowi, James ma też właśnie z H&M, kupiłam mu takiego dinozaura i wopatrzyłam ten sweter, słuchajcie, na dziale dziecięcym, na dziale dziewczęcym, on jest w granatowym kolorze, tutaj tego zbytnio nie widać, te gwiazdki się po prostu przepięknie błyszczą i pierwsza rzecz to skład, na który zawsze zwracam uwagę i tutaj mam, już wam zaraz powiem, 100% bawełny, w każdym razie nie chcę, nie dam rady tego, bo ciężki mi tu dam aparat, 100% bawełny, przepiękne gwiazdki, które właśnie się będę cały czas się macać i nie wiem, czy to widzicie, ale one są takie w przepięknym zielonym kolorze, a jak jest się odwróci, to jest srebrne i się błyszczy po prostu niemiłosiernie i najlepsza informacja to to, że kosztował 10 funtów 9,99. 100% bawełny, także jeżeli jesteście takich rozmiarów mniej więcej jak ja,
tutaj bym powiedziała coś takiego petit, chociaż ja mam, wiecie, ja mam czy oddychać, ale ładnie nadal wygląda, to polecam Wam zajrzeć do działu właśnie dziecięcego w H&M i zobaczyć. I oczywiście, jeżeli macie potrzebę, taki sweter, ale ten mi się tak spodobał, ja już go widzę też z moją złotą spódnicą. Spódnica jest z Zary. Ja pokazywałam Wam ją w vlogu którymś. I ona jest w takim szampańskim kolorze, jest przepiękna, ale widziałam też takie, są teraz, słuchajcie, w Primarku. Zaszliśmy dzisiaj, bo James wypatrzył też Harry'ego Pottera rzeczy, więc niestety nie znaleźliśmy w jego rozmiarze. I ta spódnica podobna, z grubszym paskiem troszeczkę tutaj, kosztuje 13 funtów, także tak też właśnie sezonową. Ale liczyłam na to właśnie, że ta Zary może będzie, nie wiem, ładnie leży i ma fajną długość, nie jest za długa, nie jest za krótka w sam raz. I właśnie ją oprałam, bo nosiłam ją ostatnio i powód, dla którego ona tutaj tak wisi, to jest właśnie, po prostu ona się tak suszyła. Tutaj jeszcze troszeczkę są minimalne zagniecienia, ale zaraz to może, wiecie, przejadę, bo ona już sucha jest, przejadę to steamerem i będzie w sam raz. Ale teraz takie spódnice plisowane są właśnie jak najbardziej trendy. I zobaczcie, jak pięknie wygląda właśnie z tym swetrem. I właśnie spódnica ze swetrem super, super się prezentuje moim zdaniem. I tak samo też będzie pasowała do tego z reniferami. Także mam taki zestaw, już mówiłam, świąteczny i też miałam zamiar, mówiłam Wam o tym przy okazji tego filmu z zakupami, że chciałam właśnie tę spódnicę nałożyć na Christmas Palette razem z taką bluzką z koronką na górze, także to będzie, tak będzie wyglądało. I coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, coś, aha, wiem, że jeszcze marzy mi się i też jest piękna i w Marks & Spencer, ale i też jest właśnie w Primarku, taka w zielonym kolorze. Może ja się odwrócę, nie wiem w ogóle jak wyglądam i pewnie mam jedzenie między zębami, bo przed chwilą przygotowywałam ryż z kinmą, a te takie małe kawałeczki, to w aparat mogło wejść. Nie zdążyłam też Wam dzisiaj pokazać pachy, sorry, wybaczcie mi za brak pachy, ale postaram się, jak będzie widno, bo wyszliśmy z domu, było jasno i byliśmy w parku troszeczkę z chłopcami, później poszliśmy właśnie te zakupy i tak tam jakoś zleciało, nie wiadomo jak długo. Ale kupiliśmy, ja już jestem przygotowana, że tak powiem, na święta, prezenty już też prawie zrobione, kupione. I teraz tylko właśnie mieć siłę, żeby Wam vlogmasy przygotowywać, bo dużo z Was powiedziało, że bardzo liczy na to, że będą oczywiście, oczywiście, jeżeli nie będą też one nadwyrężały w jakiś tam sposób super specjalnie mnie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest poświęcenie, nie oszukujmy się tutaj. Posłużę się moim łóżkiem do tego, żeby aparat powstał, bo nie dam rady, bo nie jest tak ciężki. Że to będzie poświęcenie, ale ja pamiętam, że z taką ogromną przyjemnością ja sama oglądam nasze były filmy, szczególnie te vlogmasy i przypominam sobie, pamiętam wtedy, że ledwo ciągnęłam kopytami, ale później tak pomyślałam sobie, że wcale nie było tak źle, przecież mogło być gorzej i mam nadzieję, że tak też będzie tutaj. Już zapowiedziałam Gawowi, poinformowałam go, że też muszę zatrudnić, żeby mi pomagał przy vlogmasach. Jak on będzie kiedyś tam w swoim wolnym dniu z Alkiem w domu, to ma misję też przygotowywać filmy, żeby mnie trochę odciążyć, bo ja jak jestem w pracy, w tym momencie niestety nic nie mogę przygotować. Szczególnie poniedziałki to jest nie to, że najgorszy dzień, bo mam zajęcia od samego rana do samego wieczora, a we wtorek mam zajęcia, tak jak mówiłam Wam wcześniej, ale już niedługo się kończy, także tutaj nie będę narzekać, bo to nie odchodzi. W każdym razie postaram się Was nie zawieść i siebie nie zawieść i dla mnie to jest po prostu najlepsza pamiątka, jaka tylko może być i uwielbiam sprawdzać, co się działo u nas w przeszłości i też działa tak jakoś motywacyjnie to na mnie, wiecie, bo jak wtedy dam radę, to i teraz też dam radę, ale nic na siłę. Oczywiście jeżeli będzie bardzo, bardzo ciężko, to mam nadzieję, że to zrozumiecie i po prostu będziecie wyrozumiali. Kiedy zapytałam Was na Instagramie o to, jaki film chcecie zobaczyć, to nie spodziewałam się aż takiego odzewu, bo ja tych wiadomości dostałam ponad 100 albo i więcej naprawdę i każdy z Was dał mi naprawdę super pomysł do tych filmów, jak mówiłam wcześniej, że upewniłam się, bo ja chciałam te filmy przygotować, ale upewniłam się, że chcecie je zobaczyć i bardzo dużo osób też prosiło o pielęgnację poranną i wieczorną, a także film typu Get Ready With Me i coś takiego. Wiecie, że jeżeli bym chciała przygotować taki film z super przejściami, to zajmuje kilka dni nawet czasami, albo wiele, wiele godzin, których po prostu mi czasami w życiu najzwyczajniej brakuje. Ale jeżeli bym przygotowała Wam taki film, że po prostu pokazuję, jak to wygląda na co dzień, czyli
w tym czasie, kiedy chłopcy się kąpią, ja zmywam makijaż i w tym czasie bardzo często, albo jeżeli nakładam maseczkę akurat, maseczkę zazwyczaj nakładam dwa razy albo raz w tygodniu, tak samo jak robię peeling, tylko oczywiście nie tego samego dnia, tylko tak sobie zmieniam, to tak wygląda po prostu, że ja robię 10 rzeczy w jednym czasie, czyli zazwyczaj jeszcze mam też telefon, z którym rozmawiam z mamą na Skype'ie, chłopcy się kąpią, ja się zmywam makijaż, później się konserwuję. Także to tak naprawdę wygląda. Ja wiem o tym, że część z Was też bardzo docenia to, że nasze te filmy, vlogi nie są przerysowane, że one są po prostu prawdziwe. I jak słyszycie bajki grające w tle, jak słyszycie Lego rozwalające na podłodze, krzyki chłopców, to tak właśnie wygląda nasze życie. Jak w Madrycie prawie, że. Ja już, słuchajcie, kończę na teraz. Już pewnie się obiad zrobił. Idę jeść. I też pamiętajcie, sprawdzajcie stories, bo tam będę Wam zdawała relacje z tego, czy jedzenie było smaczne, czy nie. Okej. Okay. Bardzo mi miło, że z nami jesteście po raz kolejny. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, usłyszenia niedługo. Pa, pa.